Witam serdecznie. Dzisiaj paluchy drożdżowe z boczkiem i serem. Składniki: 3 szklanki mąki pszennej tortowej, 500 g, którą wcześniej przesiałam, pół szklanki ciepłego mleka, 125 ml, jedna pełna łyżka cukru kryształ, 25 g, 30 g drożdży, 125 g rozpuszczonego masła. Masło powinno być schłodzone, ewentualnie bardzo delikatnie ciepłe. Jedno jajko i niepełna łyżeczka soli, około 4-5 g. Dzisiaj nie będziemy przygotowywać oddzielnie rozczynu, tylko tak jak w niektórych moich przepisach, od razu będziemy to robić w docelowej misce. Robimy wgłębienie w mące. Rozkruszamy drożdże. Zasypujemy cukrem. Zalewamy mlekiem. Przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na około 10-15 minut w ciepłe miejsce. Drożdże powinny zacząć pracować, będzie to bardzo widoczne. Widać, że drożdże wyrosły. Dodajemy pozostałe składniki. Dodamy sól. Sól dodaję nie bezpośrednio na drożdże, tylko z boku i troszeczkę najpierw rozmieszam. Roztrzepiemy jajko. Masełko. Mieszamy, żeby troszeczkę składniki się połączyły i wyrabiamy. Ręcznie wyrabiamy około 10 minut, robotę myślę, że około 4 do 5. Ciasto wyrobione, tak jak widać, nie przystaje ani do rąk, ani do miski. Jest dość gęste, właśnie takie powinno być na paluchy. Przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy w ciepłe miejsce na około godzinę. Ciasto powinno wyrosnąć, podwoić swoją objętość. Ładnie wyrosło. Przekładam na matę podsypaną mąką. Ciasto troszkę odpowietrzymy. Wałkujemy na prostokąt około 45 na 40, prawie na całą wielkość maty. Mąki używamy jak najmniej, tylko wtedy, kiedy ciasto zaczyna przywierać do maty. Składniki na nadzienie to 2-3 łyżki keczupu. Przygotowałam keczup pikantny, żeby podkręcić smak. 100 g boczku wędzonego w plasterkach, który pokroiłam na małe, takie cienkie paseczki. 150 g sera żółtego startego na tarce o grubych oczkach. 1-2 łyżki sezamu. Można oczywiście przygotować inne ziarna do posypania gotowych paluchów. Zaczynamy od posmarowania całego blatu ciasta keczupem. Włączę piekarnik, żeby nagrzewał się już do temperatury 180 stopni. Przy dłuższych brzegach zostawiam troszeczkę wolnego ciasta bez posmarowania, żeby później dobrze sklejało się. Tutaj smaruję do końca. Po całości rozsypuję równo ser. Na wierzch rozkładam boczuś. Paluchy można przygotować również z innym nadzieniem, które najbardziej lubimy. Ale większość mięsożerców nie oprze się boczkowi. Można przygotować na przykład salami, ale ja osobiście za salami nie przepadam.
A skoro to ja robię paluchy, więc są z takimi dodatkami, które lubię. Delikatnie rękoma dociskamy, żeby skleiły się składniki. Można jednocześnie troszeczkę rozprowadzać, żeby było bardziej równomiernie, żeby nie było takie zbite. Składamy. Zakładamy jedną część ciasta do środka. Brzegi naciągniemy troszkę. I drugą tylko tak, żeby połączyć. I tutaj zawsze troszkę przyciskam, żeby dobrze się złączyło, żeby paluchy później nie odstawały. Przygotowałam formę od piekarnika. Wyłożyłam papierem do pieczenia. Na nią będziemy wykładać przygotowane paluchy. Tniemy paseczki. Jeżeli chcemy paluchy cieńsze, no to wiadomo, tniemy na cieńsze paseczki. Jeżeli grubsze, to na grubsze. Dlatego ilość jest tu uzależniona od tego, jakiej szerokości chcemy mieć paluchy. Kroję zawsze na cieńsze, wtedy mamy więcej. Tak wygląda po przekrojeniu. I oczywiście skręcamy. Na blaszce układamy sklejeniem do dołu. I każdy tak samo. Piekarnik już się nagrzał. Wyszło mi 16 paluchów. Przygotowałam jeszcze jajko, roztrzepię. Posmarujemy paluchy, ale tylko po cieście, po tych łączeniach nie. Zostało posypać sezamem. Można oczywiście niczym nie posypywać, ale z sezamem wyglądają bardziej efektownie, ale też smakują. Sezam można oczywiście zastąpić innym ziarnem. Tak jak zawsze, składniki będą w opisie filmu. Ta porcja ląduje w piekarniku. Środkowy ruszt, góra, dół, 180 stopni. Pieczemy około 20 minut. Paluchy powinny być zarumienione. Drugą porcję przykrywamy ściereczką i będziemy piec za chwilę. Minęło 20 minut. Wyciągamy. Wkładamy następną porcję i ponownie na 20 minut. Pierwsza porcja gotowa, druga jeszcze się piecze, ale nie możemy się doczekać. Zobaczymy, jak wyglądają w środku. Pulchniutkie, mięciutkie. Widać boczuś. Serek ładnie się rozpuścił. Przygotowałam jeszcze dodatki, sos czosnkowy i ketchup, ale takie ciepłe lubię bez niczego. No to co? Próbujemy. Tak jak powiedziałam, mięciutkie. Dla mnie ser z boczkiem idealnie się komponuje. Składniki dobrane świetnie, nie za dużo, nie za mało. Nie mogę przestać jeść oczywiście. Paluchy można zjeść na śniadanie, na kolację. Wiadomo, najlepiej smakują ciepłe, ale też bardzo dobrze sprawdzają się jako przekąska na zimno. Smacznego! Zapraszam na następny filmik. Do zobaczenia.